Czy tym razem przeciwnik nie ucieknie? Ostatnich trzech uciekło. No to walczymy o centa. Dobra, i tutaj zagramy F3. Taki nietypowy wariant, ale na D6 jest to całkiem słaba opcja, żeby grać C4, skoczek C3, goniec E3 i tu jest tak zwany atak angielski, o ile się nie mylę. Tu jest takie posunięcie jak C5. E5 jest jak najbardziej w cenie, ale to gramy D5, zapychamy centrum. Nie przejmujemy się posunięciem typu F5, bo my idziemy tutaj w długą. I za chwilę będziemy atakować pionami na skrzydle. Jakim? Widzowie? Koniec. H6? To jest tak dziwne, że aż zajdę tym królem. Prawym. Bardzo dobrze. A to prawe to jest od króla, czyli nazywa się królewskie. Bardzo dobre jest na B5, C5, więc się nie śpieszmy. Dalej chciałbym G4, ale po zbiciu hetman bije H3, bicie na F2 jest. Więc na razie rozwiniemy figurki do gry. I tutaj zagramy takie B4. Wygląda przeokropnie, prawda? No ruszamy się pionami na skrzydle, na którym przeciwnik planuje nas atakować. Ale tak jak wcześniej powiedziałem, na B5 kontrą dużą jest C5 i my musimy tak zagrać. Musimy, nie musimy, ale chcemy. I nagle się okazuje, że te jego piony własne mu przeszkadzają, a my mamy super pozycję w centrum. No to jest w ogóle dziwne, no bo biorę piona, podpieram gońca grająca 4, nawet jak zagra wieża B8, C6 nie może, no bo zbije pionem, więc... No to są właśnie takie dosyć zamknięte pozycje, ale bardzo sympatyczne. No i podejdziemy sobie kolejnym skoczkiem. Jak zbije, to zbijemy skoczkiem i zagramy naszym skoczkiem tu. Tu oczywiście D6, bez dyskusji lecimy w wymienianie. A tu chyba jest zbicie. Szach, hetman B2, bicie, bicie, bicie. To chyba... Oj, patrz no. No co zrobisz, jak ja zbiję, przyjacielu? No bo teraz wisi mu wieża i wisi na D7 z odsłony. Siema, link do DCK nie działa? Kurczę. Oni czasami ten link do DCK zmieniają, ja nie wiem czemu. No i co, wtrącimy zbicie wieży? On szacha nie wtrąci? No to wtrącimy, no czemu nie? No i tak jak wcześniej wspomniałem, a czekaj, bo jak zbije, ale dobra, mogę tak zrobić. Bo jak zbije skoczkiem, on da szacha hetmanem na B3, hetman B2, ma hetman bije A4, ale generalnie jak chciałem drugiego skoczka tu podciągnąć, a cały czas wisi mu jeszcze na D7, więc totalne oro. Totalne oro. No i na zakończenie niszczymy psychę przeciwnikowi, robiąc związanie, wymieniając hetmana. GG.